Olympus OMD EM5 to pierwszy model w zupełnie nowej rodzinie bezlusterkowców Olympusa. Podobnie jak aparaty z serii Pen, najnowsza konstrukcja standardu Micro 4/3 wyróżnia się oryginalnym retro designem, dla którego inspiracją były lustrzanki OM z lat 70. Oprócz niebanalnego wyglądu, aparat może się poszczycić także bardzo solidnym wykonaniem. Korpus cyfrówki został zrobiony z wytrzymałego stopu magnezu i wyposażony w uszczelki chroniące przed kurzem i wilgocią. Podczas fotografowania aparat pewnie leży w dłoniach, lecz obsługę utrudniają trochę zbyt małe przyciski sterujące. Nowość posiada wbudowany wizjer elektroniczny o rozdzielczości 1,44 miliona pikseli i 100% pokryciu pola kadru. Do dyspozycji jest także 3-calowy ruchomy ekran dotykowy OLED, którego rozdzielczość wynosi 610 tysięcy pikseli. Wyświetlacz można odchylać w górę o 80 oraz do dołu o 50 stopni. Aparat nie posiada natomiast wbudowanej lampy błyskowej, ale co ważne, oferowany jest w zestawie z zewnętrznym fleszem mocowanym do gorącej stopki. We wnętrzu korpusu umieszczono 16-megapikselową matrycę LiveMOS, pracującą pod kontrolą procesora obrazu TruePic 6. Para ta umożliwia fotografowanie z czułością sięgającą 25600 ISO oraz wykonywanie zdjęć seryjnych z szybkością do 9 klatek na sekundę. Nie zabrakło też funkcji nagrywania filmów w rozdzielczości Full HD. Producent zachwala ponadto szybki mechanizm autofokusa oraz nowy system pięcioosiowej stabilizacji obrazu. OMD EM5 może współpracować z wszystkimi obiektywami Micro 4/3 Olympusa i jest obok topowych modeli z wcześniejszej rodziny Pen najbardziej zaawansowanym modelem w tym standardzie. Za duże możliwości i modny wygląd trzeba jednak słono zapłacić, bo cena cyfrówki przekroczy na polskim rynku 5000 zł. Czy warto płacić tak dużo? Na to pytanie odpowiedzieć muszą już sami miłośnicy bezlusterkowego systemu Olympusa.